Witajcie, drogie robaczki, po krótkiej przerwie. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszymy, wiedząc, że jesteście z nami tam, po drugiej stronie ekranu. Mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy Was tutaj, w sali kameralnej Filharmonii, a tymczasem chcielibyśmy Was zabrać w 12-odcinkową podróż. Najpierw, w pierwszym odcinku, polecimy do Niemiec. Ale przedtem chciałabym Wam przedstawić najlepsze na świecie linie lotnicze. Pilot pierwszy. Drugi pilot. Trzeci pilot. I czwarty pilot. Jesteśmy ewenementem w skali światowej. Czterech pilotów, kto to widział? Ale to wszystko dla Państwa wygody oraz komfortu podróży. Teraz proszę zapiąć pasy i startujemy! Przekroczyliśmy właśnie zachodnią granicę Polski i znaleźliśmy się w Niemczech, kraju, z którego pochodzą wszyscy kompozytorzy z naszej dzisiejszej tracklisty. Oprócz gwiazd muzyki symfonicznej, nasi sąsiedzi mogą pochwalić się aż 13 tysiącami kilometrów autostrad. To tam została wydrukowana pierwsza książka na świecie, oraz stosuje się system odwrotnego oceniania. Najlepszą oceną jest jedynka, a najgorszą szóstka. I to wcale nie jest takie nielogiczne. Jak to mówią, czas na ślub. To właśnie kompozytor z Niemiec, Felix Mendelssohn, wymyślił tę rozpoznawalną po jednej nutce melodię.
Poznaliście już naszych pilotów, a teraz czas na maszynerię. Skrzypce pilota pierwszego brzmią tak. Pudło rezonansowe. Ślimak. Skrzypce pilota drugiego brzmią tak. Efy. Kołki. Altówka pilota trzeciego brzmi tak. Cztery struny. Smyczek. Wiolonczela pilota czwartego brzmi tak. Strunociąg. Podstrunnica. Jak widzicie, wszystkie te instrumenty są bardzo do siebie podobne. Różnią się tylko wielkością. Wszyscy piloci mają smyczek. Za chwilę usłyszycie utwór, w którym nasza wiolonczelistka zmieni sposób wydobycia dźwięku. Najpierw zagra arco, czyli pocierając smyczkiem struny. Następnie zmieni to na pizzicato, czyli szarpiąc struny palcami. Pytacie mnie o ciekawostki o kompozytorach. Ja sama nie wiem, czy te informacje, które posiadam, są prawdziwe, czy to tylko plotki. Ale jakby coś, nie wiecie tego ode mnie. Bach wędrował na pieszo 4 tygodnie, żeby dotrzeć na koncert swojego ulubionego organisty. Beethoven musiał mieć wyliczone dokładnie 60 ziaren kawy w filiżance. Nie tam żadne 59 czy 61. Dokładnie 60. A Brahms z biegiem czasu zaczął wyglądać jak jeż. I jak na jeża komponował świetnie. Posłuchajcie. Thank you.
kilka podstawowych zwrotów w języku niemieckim. Powtarzajcie za mną. Guten Morgen. Znaczy dzień dobry. Ich heiße Donuta. Mam na imię Donuta. Auf Wiedersehen. Do widzenia. Tschüss. Znaczy po prostu cześć. Ich liebe dich. Kocham cię. Das ist gut. To jest dobre. Pora na mistrza. Ludwika van Beethovena. Na mieście mówią, że 2020 to jego rok, więc ewidentnie człowiek miał pojęcie o komponowaniu utworów. Oto jeden z nich. Oda do radości! Fragment został zagrany sposobem détaché. Wszystkie dźwięki grane łącznie. Teraz je nieco podkręcimy i zagramy martelé, odrywając smyczek od strun. Niemiecka. Zapewne jest tam wiele różnorodnych pyszności, ale my mamy czas tylko na podanie przepisu na bardzo szybką kartoflaną sałatkę. Kartoffelsalat. Dyktuję przepis. 4 ziemniaki. 2 cebule. 4 ogórki konserwowe. 4 jajka. Majonez, sól, pieprz, mieszamy. I jeśli kiedyś najdzie Was ochota na zrobienie kartoffelsalat, to koniecznie włączcie sobie do tego piątkę Beethovena. Przy tym utworze gotuje się ponoć sehr gut. Thank you.
Drodzy pasażerowie, mam przyjemność przedstawić naszych pilotów. Kinga Straszewska, pierwsze skrzypce. Robert Smoliński, skrzypce drugie. Galina Smolińska, altówka. I Beata Sawermowicz, wiolonczela. Mamy nadzieję, że podróż minęła Wam niezwykle miło i po raz kolejny wybierzecie nasze linie lotnicze. Następny lot już za tydzień, ale gdzie lecimy, oczywiście nie mogę powiedzieć, bo to jest niespodzianka. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Thank you.